Matka Boża Włodzimierska być może jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon w historii malarstwa bizantyńsko-ruskiego. I ona jest rzeczywiście bizantyńsko-ruska, bo powstała prawdopodobnie w XII wieku w jakiejś pracowni cesarskiej w Konstantynopolu, w Bizancjum, a potem w tym samym XII wieku, mniej więcej w 30-tych latach, została przywieziona na Ruś i książę Andrzej Bogolubski sprowadził ją do miasta Włodzimierza, niedaleko Moskwy, skąd mamy ten przydomek Włodzimierska. Później jeszcze trafiła ona do Moskwy, była kilkakrotnie tam przywożona w momencie oblężenia przez Tatarów, które zostało, jakby Moskwa cudownie została ocalona i to przypisywano właśnie mocy tej ikony, która została w tym momencie sprowadzona. Na miejscu jej spotkania powstał klasztor istniejący do dzisiaj. Ale co jest ciekawe, ona jest w typie eleuzy, najpóźniejszym typie ikon maryjnych, które powstały właśnie w tej tradycji. I ten typ powstawał z pewnym trudem, bo trzeba było zaakceptować, że człowieczeństwo Chrystusa, tak jak wszystkie sobory potwierdzały jego pełnię, jego człowieczeństwo, człowieczeństwo Chrystusa wbiera w siebie, czy ma w sobie także emocje, które są świętymi emocjami, które można pokazać także w malarstwie sakralnym na ikonie. I tutaj widzimy ikonę, w której w tym typie eleuzy Maria dotyka Chrystusa swoim policzkiem. Chrystus jest dzieckiem, chociaż nie jest tym pantokratorem, jak w Hodegetrii najczęściej, ale też jest dzieckiem świadomym jakby wszystkiego, co jego czeka. Tak samo jak świadoma tego jest Maria. Dlatego ta ikona nie jest znowu zapisem jakiegoś momentu bawienia się młodej matki z Chrystusem, tylko próbuje syntezować to odczucie, które powstaje dopiero w momencie, kiedy matka dotyka swoje dziecko, a już jego los dalszy jest przeczuwany. I znowu ta cecha bardzo charakterystyczna dla ikony. Ta wypowiedź syntetyczna, próba ukazania człowieka w całości jego człowieczeństwa i w całości jego możliwej i niemożliwej drogi późniejszej. Ten typ powstaje właśnie w XII wieku, w dobie tak zwanego humanizmu bizantyjskiego, kiedy uczucia ludzkie coraz cenniejsze są, coraz ważniejsze. I na ikonie, którą mamy tutaj, być może jest to najbardziej doskonały przykład zachowania tej miary. Miary, która pozwala człowiekowi przyjść do tej ikony w momencie radości, w momencie smutku, w jakichś dramatycznych perypetiach życiowych. Ona przyjmuje właściwie każdego i zawsze. I być może dlatego jest tak lubiana i tak popularna, poza tym, że jest to wielkie malarstwo średniowieczne, wielkie malarstwo dwunastowieczne. To, co widzimy, zachowało się z XII wieku, czyli twarz Marii i Chrystusa, bo reszta to są późniejsze warstwy, które w XX wieku dopiero zostały zdjęte, jakby odkryte. Ale to, co najważniejsze, jednak się zachowało. Właśnie te dwie dotykające siebie twarze, te dwa spojrzenia, które jedno z których to spojrzenie Chrystusa na swoją matkę, spojrzenie człowieka świadomego znowuż wszystkiego, co jego i matkę czeka i spojrzenie matki, które nie wiadomo właściwie dokąd patrzy, ale to sprawia, że może patrzeć dla każdego, na każdego, dla wszystkich i na wszystkich. I być może na tym polega ta moc ikony, bo najbardziej emocjonalne przesłanie i w ogóle możliwe w sztuce bizantyńskiej zawsze jest zrównoważone tym zamyśleniem, tym smutkiem, a z drugiej strony tej ikony znajdują się narzędzia męki Chrystusa i ten tron, hetimazja, tron przygotowany na drugie przyjście Chrystusa, właśnie po to, żeby jeszcze raz podkreślić, że to, co ma początek, zawsze ma koniec i początek bez końca nie istnieje, radość nie istnieje bez smutku, a smutek bez radości i jeszcze większej radości.